Kiedyś w Lublinie był taki festiwal zderzenia, już tego nie ma, studencki festiwal, odbyło się bodajże 10 edycji. To było dla mnie niezwykle inspirujące, bo można było brać udział, przygotowując cokolwiek z dnia na dzień. Było wiele osób na to chętnych. Całe życie, wszyscy studenci gromadzili się wtedy w tej chatce Żaka. Korytarze były zapełnione, a także rozmaite place. Ludzie mieli ochotę w jaskrawy sposób pokazać swoje, zaistnieć w dziedzinie sztuki. No, później to się niestety skończyło. Ja wyjechałem na 2 lata do Londynu, myśląc, że już nie wrócę do Lublina. Następnie wróciłem po roku na urlop do Lublina i wtedy zorientowałem się, że specyfiką tego miejsca, również pod względem kultury, jest to, że niewątpliwie dzieją się rzeczy, różne ciekawe, mniejsze lub większe festiwale, wydarzenia, ale jest ich sporo, prawie codziennie coś się dzieje, a na pewno w tygodniu kilka. Natomiast na tyle mało, że można je wszystkie ogarnąć, nic nie umknie, wystarczy jakiś jeden przewodnik, gazeta, Zoom, kolega, który w tym siedzi, internet i jest co robić, a nie ma uczucia, że jest tego za dużo po prostu. No i jest dużo eventów i ciekawych sytuacji darmowych, gdzie wystarczy trochę chęci i energii, żeby się tam udać. Różne festiwale muzyczne, jest miasto poezji, gdzie też można brać, to jest ciekawe, że można brać udział czynny, chociażby zapraszając do mieszkania jakiegoś poetę. Można zobaczyć czasami teatry uliczne, często myślę. Jest to bardzo ciekawe miejsce, Tektura też, niezwykle, akurat wspominam o tym teraz, bo Tektura każdego roku mówi się o tym, że ma być zamknięta, a jest to niewątpliwie, byłaby to duża strata, bo jest to coś na zasadzie domu kultury, aczkolwiek zupełnie alternatywnego i utrzymującego się samoistnie. Jest to taka ostoja miejsca, miejsca, którym się kojarzy z dawnymi zderzeniami, bo są tam warsztaty prowadzone, są zupełnie spontaniczne sytuacje, gdzie artyści, twórcy mieszają się z publicznością, również muzycy na scenie małej, gdzie zresztą na tą scenę zjeżdżają się bardzo ciekawe zespoły, od folka do, nie wiem, metalu i poprzez punk, z takich miejsc jak Norwegia, Kanada, Włochy i tak dalej. I można to naprawdę bardzo tanio zobaczyć, za 5 zł. Oczywiście są też sytuacje nieco bardziej ekskluzywne i niestety drogie, nie każdego stać, jak Festiwal Kody, który niewątpliwie jest bardzo inspirujący. Szczególnie druga edycja była dla mnie bardzo inspirująca, gdzie mogłem zobaczyć na przykład Filipa Glassa, gdzie po prostu przez całe 2 godziny jego grania miałem wszystkie włosy, stanęły mi dęba na rękach, na nogach. No, ale to są rzeczy bardziej ekskluzywne, aczkolwiek warto, jeżeli się ma pieniążki, warto kupić sobie karnecik, także i na takie rzeczy, i wybrać się na zamek.